Dzień dobry, jest dzisiaj 24 czerwca, poniedziałek. Ten materiał wideo to tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Zanim rozpoczniemy oczywiście dzisiejszy webinar, takich kilka słów informacyjnych. Proszę śledzić ogłoszenia w naszym serwisie informacyjnym Inwestor Online, gdyż będą znajdować się tam informacje, kiedy poszczególne materiały przeze mnie przygotowywane nie będą wyświetlane, gdyż zbliżamy się do sezonu urlopowego, no i pewnie będą przerwy zarówno w publikacji atrakcji dnia, czy innych moich materiałów analitycznych, jak również oczywiście nagrań wideo. Dobrze, przejdźmy teraz do programu analitycznego AMI Broker. No i od razu rozpocznijmy od struktury technicznej, która powstała na indeksie WIG20. Przypomnę Państwu najpierw strefa oporu i objęcie bezsy, które zostało wykorzystane przez niedźwiedzi do tego, aby wybić się dołem z klina. I to wybicie dołem z klina otworzyło nam drogę oczywiście do kolejnych poziomów przeceny. Tutaj te bearishowe struktury techniczne będą zanegowane po ustanowieniu kolejnych maksimów, natomiast następnie zostało zbudowane odreagowanie. I to odreagowanie osiągnęło typowe zniesienie Fibonacciego i dodatkowo mamy tutaj symetrię w formacji głowy z ramionami. Ten spadek jest impulsowy, a korekta jest trójfalowa. W związku z powyższym można założyć, że rozpoczyna nam się tutaj impuls spadkowy. No i w takiej sytuacji kolejne miesiące mogłyby upłynąć pod dyktando niedźwiedzi. Oczywiście te struktury są negowane po wybiciu tegorocznych maksimów. No i tutaj zostaje jeszcze otwarte pytanie. Mamy ostatni tydzień. No i to kluczowe pytanie, jak ta świeca się ułoży. Najprawdopodobniej będzie ona miała wydźwięk bearishowy, nawet jeżeli nie zbudujemy tutaj objęcia bezsy, to być może będzie to formacja wisielca, więc cały czas brakuje tej odpowiedniej dynamiki i tutaj niedźwiedzie są bardzo bliscy temu, aby przechylić te szanse na swoją stronę i odwrócić tą długoterminową tendencję wzrostową. Ale więcej o tym być może w przyszłym tygodniu, wtedy zakończymy świeczki miesięczne, wtedy też zobaczymy, jak ewentualnie, czy też rozwinie się w jakiś sposób ruchy spadkowe, czy to na kryptowalutach, czy być może nawet na amerykańskiej technologii, więc w przyszłym tygodniu myślę, będziemy mogli powiedzieć więcej na temat tego, jak wyglądają perspektywy na następne tygodnie. Przechodząc do analizy poszczególnych sektorów, zaczynamy od sektora finansowego. I tutaj trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Powstały nam przynajmniej takie średnioterminowe struktury spadkowe, jeśli nie długoterminowe, aczkolwiek krótkoterminowe struktury są wzrostowe. Proszę zobaczyć, że na Aliorze mamy zbudowane objęcie bezsy na wykresie miesięcznym, no i to jest sugestia świecowa zmiany tej tendencji wzrostowej. Dodatkowo na wykresie dziennym mamy tutaj klina wprowadzającego, więc tutaj jest taka sugestia, że prawdopodobnie niedźwiedzie mogą wykorzystać tą sytuację do rozwoju przynajmniej korekty spadkowej. Oczywiście te formacje są negowane po poprawieniu szczytów, natomiast w krótkim terminie mamy wybicie górą z klina, no i niewykluczone, że rozwijamy tutaj po prostu korektę wzrostową, falę drugą, po której ewentualne przeceny mogłyby być kontynuowane. W przypadku handlowego niedźwiedziom udało się zbudować RGR-kę po klinie wprowadzającym, więc tutaj także jest sugestia potencjalnego odwrócenia trendu. Ta RGR-ka powstała po tym, jak walor odwrócił się na ważnej strefie oporu, po tym, jak przełamuje linię trendu wzrostowego, ukształtował negatywną dywergencję. Jeśli ta RGR-ka zostanie wykorzystana przez podaż, no to będziemy mieć otwartą drogę do przepołowienia się ceny. No i znowu, tutaj wyki potrzebują pchnąć cenę na maksima, na nowe maksima, aby zanegować te układy techniczne bearishowe, aby sforsować strefy oporów, zanegować negatywne dywergencje i ewentualnie myśleć o kontynuacji ruchu wzrostowego. Na INGU mamy 5 fal spadkowych, więc prawdopodobnie rozpoczęta większa struktura spadkowa, ale w krótkim terminie
dochodzi do wybicia górą z klina, jest pozytywna dywergencja, więc możemy rozwijać odreagowanie budujące falę drugą. Natomiast przyglądając się wykresowi miesięcznemu, tutaj ewidentnie mamy reakcję na tym ważnym oporze. W przypadku mBanku tutaj również mocno się cofnęliśmy po tym objęciu bessy na wykresie miesięcznym i teraz na wykresie dziennym znowu mamy formację impulsową, czyli potencjalnie fala pierwsza, potencjalnie rozpoczęcie większej struktury spadkowej, ale osiągnęliśmy zasięg przeceny wynikający z RGR-ki, mamy wsparcie, więc teoretycznie jest to cały czas odpowiedni na rozwinięcie tej kilkunastoprocentowej korekty wzrostowej, po której możemy oczywiście wracać do większej przeceny i znowu cały czas te struktury, potencjalnie rozpoczynające się struktury spadkowe, będą zanegowane po poprawieniu maksimum. W Banku Millennium i w Banku Pekao podobnie, tutaj też po rozwinięciu tych pierwszych struktur negatywnych budujemy odreagowania, no i tu też mamy również czy na PKO, czy na Millennium są te negatywne struktury miesięczne na świeczkach. No i finalnie najważniejszy przedstawiciel sektora PKO BP. Tu też mamy formację Doji, następnie formację Wisielca. Teraz pytanie, co powstanie na tym wykresie miesięcznym. Natomiast ewidentnie tutaj niedźwiedzie próbują przechylić szalę na swoją stronę. No i pytanie, czy uda im się wykorzystać ten setup techniczny, który powstał. Czyli formacja głowy z ramionami po klinie wprowadzającym, czyli potencjalnie fali pierwszej. No i tu też trzeba zobaczyć, że na wykresie dziennym mamy małą spadającą gwiazdę i objęcie bessy na oporze, więc teoretycznie świetne miejsce do tego, aby rozpocząć przecenę zmierzającą w stronę 50 zł, gdzie jest tutaj bardzo silna strefa wsparcia. No i jak już wspominałem wcześniej, te struktury będą zanegowane po poprawieniu maksimów, po przebiciu poziomu głowy. W PZU przełamaliśmy linię trendu wzrostowego i po ustanowieniu tego historycznego szczytu mocno się odwróciliśmy, przełamując tą linię trendu. Następnie powstała RGR-ka i tu również walor jest przygotowany pod ewentualną przecenę. Dwa walory, które nie są bankami, ale też należą do tego sektora. Z jednej strony to jest Kruk i w przypadku Kruka być może doszło do finalizacji formacji trójkąta. To zostałoby potwierdzone po przełamaniu szczytu fali D i wybiciu górą z tej konsolidacji. Czyli jeśli sforsujemy okolice 490 zł, no to walor otworzy sobie drogę gdzieś powiedzmy o te 100 zł wyżej. Przebicie dołka fali C neguje tą pozytywną strukturę. Natomiast bardzo ciekawie wygląda tutaj XTB, bo mówiłem Państwu o tym, że w ujęciu długoterminowym mamy tutaj strukturę bańki inwestycyjnej. Przypominam, hiperbola wzrostowa, wydłużona piątka, rekordowe poziomy wykupienia na RSI. Natomiast na wykresie dziennym powstała nam formacja impulsowa. Już wróćmy sobie do skali logarytmicznej. Powstała nam formacja impulsowa, po której rozwinęło się trójfalowe odreagowanie i to odreagowanie zatrzymało się na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego, czy takiego klina wzrostowego, zniesieniu FIBO, proporcji falowej, no i powstało objęcie bessy. Teoretycznie z tego miejsca niedźwiedzie mają idealne warunki, aby rozpocząć przecenę zmierzającą w stronę 50 zł. Tam są takie typowe zasięgi falowe, potem być może konsolidacja i być może kolejna przecena, natomiast w ujęciu długoterminowym z tego setupu wypadają nam tutaj znacznie głębsze poziomy przeceny. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że oczywiście te pierwsze oznaki słabości czy potencjalnego odwrócenia trendu będą negowane po przebiciu historycznych szczytów i wtedy najprawdopodobniej ta bańka będzie mogła być dalej pompowana w stronę 100 zł, a być może nawet wyżej. W przypadku CD Projektu tutaj zwróćmy uwagę na wykres krótkoterminowy, mianowicie wykres 4-godzinowy, walor po zrealizowaniu zasięgu spadków wynikający z tej RGR-ki, tutaj trzymamy impuls spadkowy, zbudował trójfalowe odreagowanie, które reaguje na tym ważnym oporze. No i tym samym niewykluczone, że podaż wykorzysta ten układ, aby sprowadzić walor w okolice 100 zł, gdzie mamy linię szyi formacji RGR, a przebicie tego poziomu otwiera nam drogę na wieloletnie minima. Ten układ techniczny w sensie impuls spadkowy jest zanegowany po przebiciu 149 zł i przebicie tych poziomów otworzyłoby nam pewnie drogę do tego przedziału 180-200 zł.
Przypomnę, w dłuższym terminie Times Square Games wybił się dołem z formacji trójkąta. No i tu mamy otwartą drogę na 40 zł. Oczywiście wyjście powyżej szczytu fali trzeciej 110, przepraszam, szczytu fali C otworzyło nam drogę na 130, a być może nawet wyżej. Pokazywałem Państwu w ostatnim czasie dużo, często w spółkę 11bit. Tu po zakończeniu fali pierwszej była taka hipoteza końca fali drugiej, potem potencjalnie trójka na 390 i piątka na 230, oczywiście negacja po wybiciu szczytu i wtedy możliwość wzrostu w stronę 1000 zł. Natomiast pokazywałem w krótkim terminie ten układ, mianowicie tutaj RGR-kę, no i na razie wygląda to tak, że niedźwiedzie próbują wykorzystać ten układ techniczny, bo najpierw odwróciliśmy się na tym oporze i na symetrii formacji RGR, następnie doszło do przełamania tego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. No, przebicie linii szyi otworzy nam drogę w krótkim terminie do 530 zł. No, jak zejdziemy na 530, to pewnie zaraz niedźwiedzie będą się przyglądać na kolejny ważny poziom. Następna istotny walor to jest Comarch. Pokazywałem Państwu tą formację trójkąta, wybiliśmy się z niej górą i ustanowiliśmy historyczne maksimum. Zasięgi wzrostowe z tej formacji pozwalają myśleć tutaj o oczywiście jeszcze kontynuacji trendu wzrostowego. Tutaj trend definitywnie powinien się odwrócić po przełamaniu 245 zł. Natomiast ważne jest też to, co pokazałem w zeszłym tygodniu na tygodniówce, że po wybiciu historycznego szczytu osiągnęliśmy ważną strefę oporu, zbudowaliśmy negatywną dywergencję w strefie wykupienia. No i teraz jeszcze na tygodniówce można tutaj dywagować, czy to jest spadająca gwiazda, czy nie, ale na pewno to cofnięcie jest warte odnotowania. No i tutaj niewykluczone, że być może zakończyliśmy tutaj tą sekwencję wzrostową. No oczywiście przebicie tych 250 zł będzie tego potwierdzeniem. Ciekawie również bardzo wygląda data walk, bo ta formacja trójkąta, którą Państwu pokazywałem, wygląda na zakończoną. Tym samym, jeśli wybijemy się górą z konsolidacji, przebijemy szczyt fali D, to mamy otwartą drogę na tych 82, może nawet na 90 zł, do takiej szerokiej strefy. I to powinien być finalny ruch wzrostowy w takiej średnioterminowej strukturze wzrostowej, innymi słowy budującej falę pierwszą. Następnie, jeśli tak by się stało, najprawdopodobniej powinno się rozwinąć głęboka korekta, która powinna zabrać połowę wcześniejszych wzrostów. To byłaby fala druga, też idealna sytuacja do zbudowania prawego ramienia w odwróconej RGR-ce. Czyli to jest układ długoterminowej hossy, ale w tej długoterminowej hossie najpierw po zbudowaniu krótkoterminowych wzrostów, średnioterminowe spadki w długoterminowej hossie. Przebicie dołka fali A zaneguje nam tą formację trójkąta i będzie oznaczać wcześniejszy powrót do spadków. Wirtualna na lokalnym wsparciu. Mamy tutaj linię trendu wzrostowego, która być może w ten sposób poprowadzi nam dolne ramię trójkąta, więc jest szansa na odreagowanie w ramach tej ostatniej fali E. Natomiast jeśli będziemy schodzić niżej, przebijemy dołek fali B, no to wtedy już będziemy mieć otwartą drogę na 75 zł. CI Games cały czas tutaj kręci potencjalnie odwróconą RGR-kę, no i ten sygnał do wzrostów otrzymałyby byki po takim zdecydowanym przełamaniu 1,86. Przełamanie tych poziomów otworzy nam drogę do złotówki wyżej wzrostów, natomiast RGR-ka jak zwykle jest negowana po przebiciu poziomu głowy. Huge próbuje reagować na tym ważnym wsparciu, które Państwu pokazywałem, natomiast ostatnia próba wyjścia została mocno zgaszona, natomiast wsparcie cały czas działa. No i tutaj, jeśli bykom uda się utrzymać, no to są szanse na wzrosty w stronę 37 nawet. Natomiast przełamanie tego wsparcia mogłoby już oznaczać kapitulację popytu i otwartą drogę do historycznych dołków. Kolejny sektor, czy też walor z tego sektoru, o którym warto kilka słów powiedzieć, to jest Enea, bo Enea po ustanowieniu wieloletnich maksimów, bo to były najwyższe poziomy ceny od 5 lat, brutalnie ten walor został odwrócony. Ta kontra niedźwiedzi pozwoliła utrzymać te kluczowe opory. No i tym samym otwiera nam się perspektywa do jakiejś większej przeceny. No ale no, na razie trzeba tutaj powiedzieć, że
Pomimo ustanowienia tych wieloletnich maksimów, to jednak obecnie prym wiodą tutaj niedźwiedzie, bo ta strefa oporu dalej trzyma cenę. Jeśli chodzi o telekomunikację, to oba walory, zarówno cyfrowy, jak i orange, wyglądają interesująco, bo na cyfrowym, przypomnę, ten układ długoterminowy, jedynka, dwójka, potencjalnie rozpoczęcie długoterminowej hossy zmierzającej na 20 zł i wyżej, negacja całego układu oczywiście po przebiciu poziomu głowy, czyli 9,60. Natomiast po tej fali pierwszej czekaliśmy na korektę spadkową, która miała osiągnąć tą strefę cenową. No i schodząc na mniejszy interwał, ta korekta oczywiście doszła do tych poziomów, natomiast na godzinówkach można tu sobie rozpisać falę pierwszą i teoretycznie trzy fale korekty. Więc być może już z tych poziomów zaczniemy ruch wzrostowy. Druga oczywiście opcja jest taka, że to jest tylko zygzak wzrostowy w takiej korekcie, która jednak te poziomy 11,30 jeszcze osiągnie. Natomiast to są bardzo interesujące poziomy techniczne pod rozpoczęcie tego wzrostu. A na orężu obroniliśmy bardzo ważne wsparcie. To wsparcie wielokrotnie odwracało nam te tendencje spadkowe. Potencjalnie mamy tutaj otwartą drogę na 9,40. Tutaj też na godzinówkach mamy formację klina wprowadzającego, więc wygląda to tak, że pyki. Prawdopodobnie obroniły ważne wsparcie i mogą kontynuować wzrosty. Na Budimexie w sektorze budowlanym cały czas potencjalnie czekamy na odreagowanie. Odreagowanie, które zbudowałoby w takim idealnym scenariuszu książkowym falę drugą i prawe ramię w RGRC, po której oczywiście spadki mogły być kontynuowane. Znowu wybicie poziomu głowy neguje nam tą RGR-kę i pozwala pompować ten balonik w stronę 1000 złotych, bo przypominam, Budimex to jest jedna z największych baniek spekulacyjnych na naszym rynku. Tutaj charakter wzrostu wręcz jest podobny do Nvidia. Oczywiście poziomy zupełnie inne, bo Nvidia z tego poziomu zaznaczonego na Budimexie wzrosła 11-krotnie, Budimex raptem 4-krotnie. Natomiast no tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o polski rynek, no to ta struktura chyba jest najbardziej spektakularna. Natomiast na miesięcznym budujemy taką przesłonę Bessy i to jest taki sygnał do pęknięcia tej bańki po tym, jak osiągnęliśmy najwyższy poziom RSI w historii i zbudowaliśmy negatywną dywergencję. W przypadku deweloperów wygląda to tak, że słowa Szymona Hołowni z Polski 2050, PL 2050 o tym, że nie zostanie poparta ustawa kredytu 0%, mogła zakończyć wzrosty na deweloperach. Tutaj oczywiście deweloperzy ukształtowały, zwłaszcza Dom Development ukształtował tutaj też hiperboliczne wzrosty, wydłużoną piątkę, więc znowu bańka inwestycyjna, ale oczywiście nie w takiej skali jak Budimex, bo jednak skala wzrostu w fali piątej jest tutaj mniejsza niż w przypadku wspomnianego Budimexu. Natomiast po ukształtowaniu tej formacji spadającej gwiazdy, pytanie, czy uda się na miesięcznej świetce jeszcze dokręcić objęcie Bessy, które by to sfinalizowało. No i w układzie krótkoterminowym fala pierwsza, druga, a na godzinówkach schodząc znowu można zobaczyć małą jedynkę, małą falę drugą, więc potencjalnie może rozpoczynać się fala trzecia, jej przystanek 130, następna przecena w stronę 80. Oczywiście, jeśli bykom udałoby się przebić 200 zł, 208 zł ten szczyt, no to prawdopodobnie 220, 230 zł zostanie osiągnięte, a być może nawet wyżej. W przypadku deweli tutaj trzeba odnotować przebicie linii trendu. Mamy tu przebicie linii trendu i sam spadek także jest impulsowy, więc to są sygnały odwrócenia trendu. Natomiast oczywiście być może tutaj dociągniemy do poziomu 4,50 i na przykład zbudujemy RGR-kę, być może ten spadek rozpocznie się szybciej. Natomiast no, złamanie tej linii trendu jest tutaj taką rzeczą wartą odnotowania. Jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia, tutaj przypomnę Celon Farmę, bo w przypadku Celon Farmy mamy finalizację przepięknego, wydłużonego trójkąta. Przepięknego oczywiście pod względem teorii analizy technicznej. Dziewięciofalowy, ostatnia fala i zatrzymana na 61,8. No i czekamy. Czekamy na wybicie, bo zbliżamy się do wierzchołka trójkąta. Wybicie dołem, sforsowanie tego dołka fali F, czyli tych 13, no okolic 14 zł, otwiera nam drogę na 10. Tam znajduje się zasięg wybicie z formacji trójkąta. Z kolei przełamanie szczytu fali C i wybicie górą otworzy nam drogę gdzieś do 30 zł, więc zbliżamy się do tego silnego ruchu, bo coraz bliżej znajduje się po prostu wierzchołek trójkąta.
W przypadku WIG20 tutaj pokażę Państwu mało walorów. Chyba najistotniejsi są sektor konsumenta, spożywka, czyli Eurocash i Dino. Na Eurocashu doszło do przełamania tegorocznych dołków, przepraszam, zeszłorocznych dołków z października ubiegłego roku. No i tutaj jest taka hipoteza, że ta fala trzecia może nam się rozkręcać. Po tym, jak nie udało się przełamać tutaj dwukrotnie górnego ograniczenia kanału spadkowego, należy uznać, że ten impuls spadkowy jest po prostu dalej kontynuowany i droga na tych 6 zł jest otwarta. Oczywiście tutaj byki mogą mieć nadzieję na to, że powstaje nam jakaś kombinacja, zakończymy falę, trójfalowy ruch spadkowy, zaatakujemy raz jeszcze górne ograniczenie kanału, natomiast ten jakiś większy ruch wzrostowy mógłby się pojawić dopiero po tym, jak uda się przełamać te górne ograniczenie kanału. W przypadku natomiast Dino zanotowaliśmy ruch wzrostowy, ale te wzrosty dalej nie są absolutnie imponujące dynamiką. Dalej wyglądają korekcyjnie. Fala A, fala B, fala C. Wspominałem w ostatnim webinarze, że pomimo tego, że ten układ wygląda na skończony, to jeszcze brakuje takiego typowego dojścia do tych przedziałów wzniesień Fibonacciego. No i tutaj cały czas możemy testować opór w postaci przełamanej zielonej linii trendu wzrostowego, tudzież dolnego ograniczenia kanału. Kanału wzrostowego, zniesienie Fibonacciego, więc pytanie jest takie, czy bykom uda się utrzymać dołek fali pierwszej, bo jeśli tak, to możliwe będą wzrosty nawet na 600 zł w tej wydłużonym klinie kończącym. Jeśli natomiast dołek fali pierwszej zostanie przełamany, no to droga na 230 będzie już otwarta. W przypadku mniejszych spółek MWIG-u mamy ciekawą sytuację na Amice, bo Amica najpierw, tak jak pokazywałem w atrakcji dnia, odreagowała, zbudowała kilkunastoprocentową korektę wzrostową, która dokończyła falę E, a następnie powróciła do tego ważnego wsparcia. Na razie to wsparcie jest bronione, natomiast przełamanie dolnego ograniczenia tej formacji trójkąta i sforsowanie tych okolic 70 zł powinno nam otworzyć drogę do wybicia i 50 zł. No tutaj byki mają znacznie więcej pracy do wykonania, bo nie dość, że muszą obronić to wsparcie, następnie przełamać górne ramię trójkąta i sforsować szczyt fali C, aby myśleć o rozpoczęciu jakiegoś silniejszego ruchu wzrostowego. CCC na razie zatrzymany na oporze z negatywną dywergencją. No i tutaj jest taka hipoteza, że ta fala X w podwójnym spadkowym zygzaku może nam się kończyć. Tu bezwzględnie byki potrzebują sforsować ten opór, aby myśleć o kontynuacji hossy i nawet ustanowieniu historycznych maksimów. Natomiast na razie to niedźwiedzie zareagowały na tym oporze i być może zakończyły tą średnioterminową tendencję wzrostową. Ciekawie wygląda sektor automotive, bo wygląda to tak, że w końcu zbliża się rozstrzygnięcie. Intercars od wielu miesięcy testuje tą linię szyi w formacji RGR, przypomnę, alternatywnie to jest oczywiście dolne ramię trójkąta, natomiast sforsowanie tych okolic 520-25 zł powinno otworzyć drogę do większej przeceny 380 zł. Z kolei wybicie górą z formacji trójkąta i sforsowanie tej szczytu fali drugiej, czyli 603 zł, otwiera nam drogę na taki 20% wzrost w stronę historycznych szczytów. Natomiast na autopartnerze także mamy formację RGR, która ukształtowała się po wybiciu dołem z tego zielonego kanału wzrostowego. Pierwsza próba przełamania linii szyi zakończyła się niepowodzeniem, natomiast w tym tygodniu niedźwiedzie mogą ponownie podjąć tą próbę. Jeśli udałoby się przełamać tą linię szyi, no to wtedy będziemy mieć otwartą drogę na 18 zł. Jeśli nie, to po przełamaniu prawego ramienia czy szczytu głowy, oczywiście te wzrosty mogą być kontynuowane wtedy znacznie wyżej. PKP Cargo w pięknym miejscu do zakończenia formacji trójkąta. Mamy tutaj trójfalowy ruch wzrostowy. Jest ta typowa strefa oporu, w sensie 61,8% zniesienia Fibonacciego fali D. Są równości fal. No i tutaj niewykluczone, że właśnie finalizujemy tą formację trójkąta. A jeśli tak, no to ruch spadkowy zostałby potwierdzony po wybiciu dołem z tejże konsolidacji po przełamaniu dołka fali D, czyli po sforsowaniu tych 12 zł. Gdyby do tego doszło, no to mamy otwartą drogę wtedy do 6 zł. Z kolei byki potrzebują wybić się górą z tej formacji i sforsować szczyt fali C, aby myśleć o jakimś rajdzie zmierzającym w stronę 30 zł.
Jeśli chodzi o Pepco, to wygląda to w taki sposób, że scenariusz nakreślony kilka tygodni temu wydaje się być realizowany. Po zakończeniu szczytu fali C rozwijamy przecenę. Przecenę, która może schodzić do 18 zł do dołka fali D, aczkolwiek, czy budując dołek fali D, aczkolwiek te dolne ramię trójkąta może zostać w zupełnie inny sposób ukształtowany. Może zostać ukształtowany na wyższym poziomie, a po zakończeniu konsolidacji wygląda to na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego w tejże ostatniej fali. Tutaj byki potrzebują przełamać 28, aby już odwrócić ten trend spadkowy i myśleć o kontynuacji jakiejś długoterminowej hossy, czy rozpoczęcia wręcz długoterminowej hossy. Jeśli chodzi o małe spółki, tutaj pokażę Państwu dwa walory, Kino Polska i Rainbow. Zacznijmy od Kino Polska. Mamy przepiękną, znowu taką techniczną, teoretyczną formację odwróconej głowy z ramionami. Wybiliśmy linię szyi, a następnie retestujemy przełamany ten poziom. Zgodnie z teorią analizy technicznej, z tych poziomów powinien się rozpocząć rajd zmierzający do okolic 28 zł. Jeśli natomiast zanurkujemy poniżej tej linii szyi, to będzie to jakiś sygnał ostrzegawczy. Przebicie lokalnego dołka fali drugiej będzie znowu kolejnym potwierdzeniem słabości, co mogłoby otworzyć nam nawet drogę do 5 zł. I na koniec Rainbow. Bo Rainbow to jest kolejny walor na polskim rynku, który buduje spektakularną bańkę spekulacyjną, z tego względu, że te wzrosty, no to jest ewidentna hiperbola, jedna wielka winda pionowa do góry. I mamy 3 stopnie wydłużonych fal piątych. Tą czarną falę piątą, kolejną rzymską czarną falę piątą, no i tą pomarańczową falę piątą. Najwyższy poziom RSI w historii, natomiast udało się w ostatnich tygodniach bykom pchnąć na poprawić te maksima, no ale poprawiając te maksima zbudowaliśmy negatywną dywergencję, tak jak na przykład na Budimexie. No i to jest być może sygnał do zakończenia tych wzrostów i pęknięcia bańki. No i oczywiście byki tutaj bardzo by nie chciały zobaczyć takiego setupu, czyli potencjalnej RGR-ki, bo jeśli taka RGR-ka by powstała, to mogłoby to być podwaliną pod odwrócenie trendu. No a tutaj bardzo ciekawie wypadają nam poziomy techniczne, bo proszę zobaczyć, trzy poziomy techniczne wynikające z różnych tutaj technik pokrywają się i pokazują 44 zł. 80% przeceny. To jest klasyczna, inaczej, to jest przecena po bańce inwestycyjnej wynikająca z klasycznych metod analizy technicznej, 61,8% zniesienia Fibonacciego całej hossy, a według Eliota po wydłużonej piątce do dna po fali drugiej piątki powinniśmy zmierzać. Czyli jeśli ta bańka pęknie na obecnych, z obecnych poziomów, to 44 zł to jest ten przystanek. No oczywiście tutaj byki potrzebują zanegować tą pozytywną dywergencję i prawdopodobnie zbudować najdłuższą świecę miesięczną, czyli dłuższą od tej wcześniejszej, aby ta bańka mogła być dalej pompowana w stronę 150, być może nawet 200 zł. Na dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. I być może jeszcze damy radę usłyszeć się w przyszłym tygodniu, ale będę o tym Państwa, gdyby się nie udało, to informował oczywiście w komunikatach w Inwestorze Online. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.